Wiele anime ma ciekawą, rozbudowaną fabułę, barwne postacie, czy naprawdę dobrą oprawę graficzną oraz kreskę. Niezwykle rzadko jednak znajduje się tytuł, który ma te wszystkie zalety jednocześnie. Dlatego dzisiaj chciałbym wam przybliżyć serię, z którą jest podobnie, z tą różnicą, że jest to chińska animacja i wiele aspektów wydaje się być średnich. Na tytuł natrafiłem całkowicie przypadkiem, ale mimo tego, co powiedziałem podczas wstępu, to w tych średnich elementach jest kilka takich, które naprawdę pozytywnie odebrałem i sam tytuł ze względu na swoje wady wielokrotnie mnie rozbawił. Mam na myśli Yuan Long lub bardziej wymowne Carp Reborn. Dokładnie tak jak sugeruje tytuł, jest to isekai, w którym główny bohater przenosi się do innego świata. Tym razem trafia na nowoczesnego żołnierza, który zostaje przeniesiony z całym swoim wyposażeniem i dobrodziejstwami nowoczesnej technologii wojskowej. Podczas swojego pojawienia lub dokładniej spadnięcia z nieba zostaje uwikłany w konflikt dwóch bardzo wpływowych rodzin. I to nie koniec jego problemów, bo w świecie, do jakiego się przeniósł, niezwykle istotne jest połączenie z duszą, którą ocenia się stosując system gwiazdek. Jednocześnie liczba gwiazdek, jaką ma duch, determinuje, jaki maksymalny poziom może osiągnąć kultywujący. I tak nasz bohater nie tylko dostaje ducha bardzo niskiej klasy o potencjale 0 gwiazdek, ale w dodatku jest on uszkodzony. Od teraz musi przetrwać, licząc głównie na nowoczesną technologię oraz umiejętności, jakie nabył w poprzednim świecie. Tak wiem, wiele tytułów zaczyna się w podobny sposób, a jedyna różnica to fakt, że tutaj ze strony przyzwanego pojawia się broń palna. Ale na korzyść tej serii przemawia przedstawiony protagonista, który nie jest głupi. I chociaż cechuje go przeważnie dobra natura, to w niektórych przypadkach nie tylko stara się spowolnić swoich przeciwników, ale również część z nich zabić. Jest to taka mieszanka bohatera o czystych intencjach, z krwią na rękach i goniącymi go konsekwencjami. Są też inne postacie, jak chociażby żebrak, który zachwyca się jedzeniem i widzi w nim coś więcej niż prosty posiłek, czy przesympatyczna niebieskowłosa zabójczyni, której figlarne zachowanie wiele razy mnie rozbawiło. Należy tutaj wspomnieć, że całość oprawy to animacja CGI, dlatego wielu może ona kompletnie nie przypaść do gustu, zwłaszcza na początku. Mi jednak bardzo spodobało się jej miejscowe niedopracowanie, a zwłaszcza ruch kamery, która stara się imitować na przykład drgania i nie do końca wie, jak chce to przedstawić, czy też postać podczas płaczu, kiedy nagle wstaje i momentalnie przestaje płakać. Akurat przy tym nie mogłem powstrzymać się od śmiechu. Ale spokojnie, takich błędów nie ma jakoś wiele. Właśnie z tego powodu myślę, że mogą one bawić. Pierwsze wrażenie co do tego CGI budziły moje bardzo duże wątpliwości, ale z czasem mogę powiedzieć, że animacja wygląda dosyć solidnie, a uwaga należy zwrócić również na mimikę postaci, która robi w tym wypadku naprawdę dobrą robotę, a sama animacja również jest płynna i na tyle szczegółowa, że końcowo całość przyjemnie się ogląda. Moim zdaniem, mimo że produkcja ta nie jest popularna, to warta jest obejrzenia, jeżeli lubicie akcję, a pełne CGI oraz chiński język was nie odrzucają. Ja dałem tytułowi szansę i bawiłem się przednio przy nim. I to na dzisiaj już wszystko. A co wy sądzicie o seriach full CGI? Lubicie i znacie kilka ciekawych tytułów? Czy może was to całkowicie odrzuca? Dajcie znać w komentarzu. Do następnego odcinka, sayonara.